Kilka miesięcy temu pokazałem wam, jak zrobiłem własny system operacyjny i dodałem do niego grafikę. Ale dzisiaj pokażę wam coś znacznie lepszego. Tym razem też uruchomimy go na prawdziwym komputerze w 100%. Tak więc zaczynajmy. A oczywiście zacznijmy od dodania konsoli VGA. Ty, ale Szymek, ty w kosmosie robisz. O nie, jestem deweloperem kosmosa. No dobra, ale aby nie było tak łatwo i abym kiedyś mógł dodać USB, to usuniemy sobie parę rzeczy. Napiszemy swoje lepsze później. A jako, że nie lubię VGA, to zrobiłem konsolę, która wspiera normalny sterownik. Ty, ale my nie dodaliśmy jeszcze pisania. Najpierw musimy dodać PS2 kontroler, to taki port. Wykryć urządzenia i sprawdzić wszystko z nimi, ok? Uruchomić je, a na koniec kontrolować przerwania. Tak, wiem, że większość osób tego nie interesuje. Dlatego przejdźmy do czegoś ciekawego. Jak widzicie, jest tutaj informacja, że uruchomiliśmy instalator systemu. Ponieważ tym razem musicie przekopiować wszystkie ważne pliki, aby go uruchomić. Po wpisaniu help zobaczycie wszystkie dostępne komendy. Ale zanim zainstalujemy system, musimy stworzyć partycję. Ale zanim stworzymy partycję, musimy stworzyć system plików. Tak więc stwórzmy naszą partycję o rozmiarze 4 GB. Jak widzicie, wszystko działa. Z małym wyjątkiem, musimy tą partycję jeszcze sformatować. Po szybkim restarcie możemy zainstalować nasz system. Nie wiem, czy zauważyliście tą wiadomość. Ano, zrobiliśmy mały konkurs na moim serwerze Discord, link w opisie. Teraz czas dokończyć instalację. No dobra, udało się, ale czym to się różni od instalatora? Ano, jedną szczególną komendą. Ale zanim zobaczycie, co ona robi, to koniecznie zostaw suba. Pamiętaj też łapce w górę, ponieważ 150 to nowy film. Myślę, że sobie łatwo poradzicie. Tak więc czas wpisać naszą komendę. Jak mogliście zauważyć, podczas wczytywania plików kręciło się również kółeczko, ponieważ dodałem tutaj podstawową wielowątkowość. Oprócz tego, jak widzicie, jest tutaj znacznie więcej FPS-ów, nawet podczas nagrywania i ruszania okienkami. Jest ich dużo więcej niż na przykład w moich poprzednich systemach lub myślę, że w każdym systemie bazowanym na Kosmos, który znam. Możecie też zauważyć animację pojawienia się okienka. Jednak czasami pojawiają się w nich dziury. Potem to naprawię, ale najpierw wytłumaczymy sobie, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład mój stary system, to renderuje on się tak. Tapeta, aplikacje, tapeta, aplikacje, tapeta, aplikacje, tapeta. A jak renderuje się mój nowy system? Tapeta, aplikacja, zmieniona aplikacja. To tyle, właśnie to jest statyczne renderowanie. A czemu inni tego nie używają? Bo się nie dało. Zanim skończymy, to jeszcze kilka rzeczy. Terminal działa jak konsolka, którą pokazywałem na początku. Ale do testowania okienek stworzyłem oczywiście Sapera. Jak zresztą możecie zauważyć, to jestem profesjonalistą. A teraz nadszedł czas na uruchomienie tego na prawdziwym komputerze. Niestety z moim laptopem działa tylko klawiatura. Ale jest! Działa terminal, działa w zasadzie wszystko. Nawet można zrestartować. Tak więc w tym odcinku to by było już na tyle. Pamiętaj zostawić suba i łapkę w górę oraz wejść na Discorda, ponieważ tam niedługo znajdziesz link do pobrania systemu. A i w zasadzie to całe jego kody.